mieszkańcy państw europejskich dotychczas walczący między sobą. Na wezwanie papieża zjednoczyli się, aby stoczyć świętą wojnę. Dlaczego wysiłki krzyżowców z całej Europy nie zakończyły się stałym zdobyciem Jerozolimy? Z Europy Zachodniej do Ziemi Świętej trzeba było przebyć ponad 4000 km. W trakcie drogi członkowie krucjat często walczyli z miejscową ludnością. Dodatkowo liczna grupa uczestników rezygnowała z wyprawy jeszcze przed dotarciem do Ziemi Świętej. Odległość ograniczała również liczebność nadciągających posiłków. W przypadku transportu morskiego uczestnicy krucjat byli zależni od państw włoskich, co kończyło się wyświadczaniem przysług, jak na przykład podczas czwartej krucjaty, gdy wojska krzyżowców zdobyły zamieszkane przez chrześcijan miasto Zadar. Duża odległość sprawiła również, iż transport zaopatrzenia był znacznie trudniejszy. Zdobyte tereny nie znajdowały się pod panowaniem jednego władcy, lecz zostały podzielone na mniejsze obszary, jak na przykład podczas pierwszej krucjaty, gdy zdobycze terytorialne zostały podzielone na kilka mniejszych państewek. Jako iż krzyżowcy pochodzący z różnych rejonów Europy mieli ten sam cel, lecz różnych dowódców, często ciężko było o jedną konsekwentną wizję walk. Dodatkowo, miasta włoskie udzielające wsparcia w postaci floty często walczyły między sobą, co znacznie ograniczało ich zaangażowanie i skuteczność działań. Między uczestnikami krucjat często dochodziło do sprzeczek, co znacznie ułatwiało walkę muzułmanom. Przykładem jest kłótnia pomiędzy Ryszardem Lwie Serce a księciem Austrii Leopoldem V. Po zdobyciu Akki na murach wywieszono flagę króla Anglii, jak również władcy Francji Filipa II. Obok nich zawisła flaga księcia Austrii, gdyż jego wojska stanowiły stosunkowo dużą część armii. Król Anglii nakazał zdjęcie flagi Leopolda, gdyż jako koronowany władca nie uznawał go za równego sobie. Obrażony książę zdecydował się wrócić do ojczyzny, zabierając przy okazji ze sobą większość swoich oddziałów. Tym sposobem Ryszard z powodu własnej dumy stracił więcej ludzi, niż gdyby doszło do starcia z przeciwnikiem. Z racji dużej odległości i stopniowego zanikania zainteresowania krucjatami, siły muzułmanów w większości przypadków znacznie przewyższały siły chrześcijan. Dodatkowo, nawet podczas pasma sukcesów wielu uczestników wracało do domów, gdyż uznawali, iż wypełnili swój obowiązek odbijając Ziemię Świętą. Na miejscu pozostawały nieliczne garnizony, które z wielką trudnością odpierały ataki muzułmanów. Teren walk był natomiast środkiem terytorium muzułmanów. W razie porażek mogli oni rekrutować kolejne oddziały. Przykładem jest trzecia krucjata. Mimo dobrego dowódcy pod postacią Ryszarda Lwie Serce, dobrze wyszkolonych oddziałów, zwycięskich bitew i potyczek, i tak zawarto pokój z muzułmanami, ponieważ przeciwnik mimo dużych strat mógł jeszcze, choć nie bez pewnych trudności, rekrutować kolejne oddziały. Jerozolima pozostała niezdobyta. Od samego początku wypraw stosunki pomiędzy krzyżowcami a Bizancją były dość chłodne. W zamian za wsparcie w postaci wojska i zaopatrzenia, krzyżowcy musieli złożyć przysięgę, iż zdobyte miasta będą oddawać pod władzę cesarza. Już pierwsza wyprawa krzyżowa pokazała, ile były warte te ustalenia. Podczas oblężenia, a później obrony Antiochii, krzyżowcy cierpieli głód i choroby. Sytuacja związana z zaopatrzeniem była tragiczna. Cała wyprawa mogła zakończyć się porażką, a wsparcie od cesarza Aleksego I nie nadchodziło. Aleksy zwlekał z odsieczą. Wyruszył zbyt późno. Po drodze mijał uciekinierów, którzy poinformowali go o tragicznej sytuacji wojsk chrześcijańskich. Przekonany o porażce, zawrócił w połowie drogi. Nieliczne oddziały bizantyjskie będące wśród krzyżowców również zrezygnowały z walki.
Chrześcijanie jednak zwyciężyli, broniąc zdobytego miasta przed armią muzułmanów. Mimo przysięgi nie oddali Antiochii cesarzowi, ponieważ uznali, że Aleks jako pierwszy nie dotrzymał obietnicy i nie przybył ze wsparciem. Dodatkowo nadszarpnęło to już trudne relacje pomiędzy krzyżowcami a Bizancjum, a cień nieufności spowodowany tymi wydarzeniami ciągnął się przez kolejne lata. Dodatkowo, jeszcze przed rozpoczęciem walk Bizantyjczycy ostrzegli swoich partnerów handlowych, Fatymidów z terenu Egiptu, o nadciągającej krucjacie. Stamtąd wieść o zbliżającym się zagrożeniu rozeszła się na cały świat muzułmański. Ostatni punkt byłby trudny do zrealizowania, ponieważ początkowa faza była sprzeczna z przekonaniami uczestników o zdobyciu Ziemi Świętej. Główny cel, czyli Jerozolima, nie był opłacalny jako początek operacji. Najlepiej zorganizowane krucjaty były skierowane bezpośrednio na Ziemię Świętą, a tak naprawdę kluczowy był bogaty Egipt. Zdobycie Egiptu osłabiłoby znacznie muzułmanów, a chrześcijanie zdobyliby wartościowe tereny. Dopiero po ustabilizowaniu sytuacji kolejnym krokiem powinno być zdobycie Jerozolimy. Oczywiście podjęto próbę podbicia Egiptu. Zdecydowano się na nią nie podczas pierwszego uderzenia, a dopiero podczas piątej krucjaty, gdy walki pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami nie były niczym nowym, a przeciwnik był stosunkowo dobrze przygotowany. Są to tylko najważniejsze przyczyny porażki krucjat poparte konkretnymi przykładami. Pełniejsza lista wyświetla Wam się na ekranie. A jakie jest Twoje zdanie? Która przyczyna porażek odegrała największą rolę? Swoją opinię napisz mi w komentarzach. Sztuka wojenna, do zobaczenia.